jako mąż, żona, jako rodzice, jako członkowie wspólnoty. Chcieliśmy chyba tą zdolność i naturalnie została ona tylko właśnie, o czym pani wspomniała, u płodów ssaków i dotyczy to wszystkich ssaków. Natomiast zaobserwowano w 1979 roku, że również dotyczy to ludzi. Te właśnie badania były przeprowadzone na płodach ludzkich i okazało się, że w pierwszych dwóch trymestrach rozwoju płodowego mamy tą zdolność gojenia urazów skóry bez wytworzenia blizny w procesie regeneracyjnym. I co jest ciekawe, wykazano również, że te zdolności regeneracyjne skóry płodów są cechą swoistą tejże skóry. Bo możemy wziąć pod uwagę, że prawda, płód znajduje się w płynie owodniowym, czyli to środowisko jakby mogłoby sprzyjać, żeby te procesy regeneracyjne zachodziły. Okazało się, że wykonano wiele doświadczeń na zwierzętach i okazało się, że jest to niezależne od środowiska. Jest to cecha właściwa właśnie skóry płodów. Co jeszcze jest ciekawe? Jedynie skóra ma te właściwości, bo przeprowadzono takie doświadczenie na przykład na przeponie, na jelicie i one goją się z wytworzeniem blizny, natomiast właśnie skóra bez wytworzenia. To co zrobić w takim razie, żebyśmy się chociaż w tym sensie cofnęli do wieku, no nawet nie niemowlęcego, tylko jeszcze wcześniej? To jest następne bardzo trudne pytanie, bo jak mówię, doświadczeń było mnóstwo. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że to był 79 rok, kiedy po raz pierwszy to wykazano, czyli mamy praktycznie 40 lat doświadczeń w tym kierunku i wielu grup badawczych na całym świecie, do dzisiaj nie wiadomo, dlaczego tak się dzieje. Nie wiadomo, co jest tym spustem, który powoduje, że w ostatnim trymestrze ciąży, czyli w ostatnim trymestrze życia płodowego, następuje już, pomimo tego, że to jest nadal w łonie matki, gojenie z wytworzeniem blizny. Czyli jest tak zwany tranzytowy punkt pomiędzy bezbliznowym i bliznowym gojeniem. Badania na płodach są trudnymi badaniami, bo jeżeli robimy to na małych zwierzętach na przykład, no to oczywiście manipulacja jest bardzo trudna. Na dużych zwierzętach dla odmiany jest to bardzo czasochłonne i bardzo funduszy na to dużo potrzeba. Czyli tak naprawdę cały czas się szuka innego modelu, który by pozwolił na tego typu badania. W ogóle byłoby fajnie nie musieć korzystać z modeli zwierzęcych, też tak pewnie. To było w ogóle idealne, tak, dlatego wiele badań, oczywiście wiele badań prowadzonych jest w hodowlach komórkowych i to rzeczywiście robione jest in vitro, czyli poza organizmem. Ale czytałam także, że udało się Państwu wyselekcjonować jakiś podejrzany gen, który mógłby mieć coś związanego z tą sprawą. Tak, i tu muszę się troszeczkę cofnąć i niestety znowu będę musiała mówić o zwierzętach i badaniach na zwierzętach. I do niedawna uważano, że tylko płody są takimi przedstawicielami właśnie, mającymi te zdolności. W czasie mojego pobytu w Stanach Zjednoczonych, gdzie prowadziłam badania totalnie niezwiązane z gojeniem ran i blizną, czy gojeniem bezbliznowym, zaobserwowałam, że jest szczep myszy i one się nazywają nagie. Nagie dlatego, że nie mają włosów. I zaobserwowałam, że one mają zdolności do gojenia urazów skóry bardzo podobne do tych, które opisywane są u ssaczych płodów. Co jest ciekawe, że te myszy nie posiadają tylko jednego genu. To znaczy ten jeden gen u nich jest nieaktywny. Co jest dodatkowo ciekawe, że ten gen występuje tylko i wyłącznie w skórze i w grasicy. To są dwa miejsca, w których ten gen występuje. I się okazuje, że jak ten gen jest nieaktywny, to te myszy nie posiadają włosów, ale nie posiadają grasicy, a co za tym idzie, nie posiadają limfocytów T, czyli nie mają, mają obniżoną zdecydowanie odporność. To są takie cechy charakterystyczne tych myszy. I w moich pierwszych badaniach przeprowadzonych jeszcze w Stanach Zjednoczonych próbowałam zbadać, czy zdolności tychże myszy gojenia bezbliznowego zależą na przykład od tego, że nie mają, że mają obniżoną odporność, co jest charakterystyczne również dla płodów. I wyniki moich badań wskazały, że niestety nie mam racji. To nie w tym kierunku trzeba iść. W tej chwili, kiedy ten warsztat badawczy przeniosłam z powrotem tutaj do Polski i udało mi się stworzyć grupę młodych ludzi badawczych, zajęłyśmy się, bo to są wszystko panie badawczynie, zajęłyśmy się właśnie tym czynnikiem. Jest to czynnik transkrypcyjny, który się nazywa FOXN1.
I te badania, które w tej chwili przeprowadzamy, właśnie dotyczą tego czynnika. Co jest ciekawe, i tu znowu muszę powiedzieć, że robimy te badania na myszach, ale naprawdę staramy się traktować je bardzo humanitarnie. Mamy taki ciekawy model badawczy, który dostałyśmy w prezencie od bardzo znanego naukowca z Niemiec. Są to myszy, u których ten czynnik transkrypcyjny jest sprzęgnięty z białkiem zielonej fluorescencji. Czyli tak naprawdę możemy jakby szukać, gdzie ten czynnik występuje, wskazuje nam to właśnie fluorescencja w preparatach histologicznych, które oglądamy, albo używając innych metod badawczych. Także to ułatwia nam badania. I te nasze ostatnie badania, które dokładnie prawie miesiąc temu dopiero opublikowałyśmy, wskazują, że rzeczywiście ten czynnik transkrypcyjny bierze udział w gojeniu ran. Czyli są podstawy, które mogą stwierdzić, dają nam przesłankę, że może tak być, że obecność tego czynnika toxin 1 może być odpowiedzialna za wytworzenie blizny, natomiast brak tego czynnika może być odpowiedzialny za gojenie bezbliznowe. Proszę zobaczyć, szanowni słuchacze, jak wiele tropów badacze muszą zbadać, jeśli zajmą się jedną na przykład sprawą. I tak trzeba krążyć między jednym a drugim, a żeby było lepiej, to jeszcze dorzucę do tego Państwu wątek śluzu ślimaka, który także Państwo badają, który miałby mieć jakieś zdolności, które by pomagały właśnie w takim bezbliznowym gojeniu. O co chodzi? To jest taka rzecz, która niedawno nam się trafiła i bardzo się z tego cieszymy, bo nasze badania, które my tutaj prowadzimy, są tak zwane badania podstawowe, czyli takim trochę nie wiedzą, do czego dojdą też, to jest jakby... Tak, dokładnie, czyli mamy na celu wyjaśnienie mechanizmów, takich mechanizmów, które sterują procesami wytworzenia blizny, a jeżeli te mechanizmy uda nam się poznać i przypuszczamy, że ten sam mechanizm, który występuje właśnie u tych naszych nagich myszy, jest tym samym mechanizmem, który występuje u płodów ssaczych. Czyli jeżeli nam się uda poznać ten mechanizm, będzie możliwość może przekierowania tychże szlaków ze szlaków bliznowych na szlaki bezbliznowe. Ale to jest jeden jakby ścieżka naszych badań. Druga ścieżka to są badania aplikacyjne. W tych badaniach aplikacyjnych wykorzystujemy ten warsztat, który mamy, czyli przede wszystkim o to, o czym wspomniałam, hodowle komórkowe, żeby zobaczyć, jak niektóre substancje, które występują naturalnie w przyrodzie, mogą działać na razie na model in vitro, jak wspomniałam, na właśnie wytworzenie blizny, ale najpierw na to załóżmy, na proliferację, czyli na powielanie się komórek skóry, takich jak keratynocyty albo fibroblasty skóry. I to właśnie nawiązujemy, jesteśmy w trakcie nawiązywania współpracy z grupą Snail's Garden, to Państwo Mariola i Grzegorz Skalmowski, i chcemy zastosować śluzę ślimaków. Jak już wiadomo, i to sporo osób wie, na świecie występują kremy takie do polepszenia naszej urody, w którym właśnie są jest śluzę ślimaka. Natomiast jeszcze do dzisiaj nie ma żadnych preparatów i nie wykazano, czy ten śluzę ślimaka ma także zdolności redukujące bliznowacenie. I to właśnie jest naszym badaniem, czyli wykorzystanie warsztatu naukowego, który mamy w połączeniu ze śluzem ślimaka, co z tego może wyniknąć. Wie Pani, mam pewne wątpliwości, czy klientka, czy też klient kupujący drogi krem wpadł na to, że wsmarowuje sobie w twarz śluz ślimaka, ale sam nie wie, co może być może, co robi dobrego. Czyli podsumowując, prowadzą Państwo badania podstawowe, szukając mechanizmu, skąd się biorą blizny, ale też jak spowodować, aby udało się może kiedyś osiągnąć bezbliznowe gojenie ran. I podkreślmy, nie chodzi tylko o sprawy estetyczne, ale także zdrowotne, bo to jest taka skóra trochę drugiego sortu, jak można by powiedzieć, ale też mamy blizny wewnątrz organizmu, one też nam przeszkadzają i jest też także ścieżka badań taka bardziej implementacyjna i tym wszystkim zajmuje się zespół Pani Profesor. Dobrze powiedziałam? Dobrze. Cudownie. Bardzo Pani dziękuję za rozmowę. Pani profesor Barbara Gawrońska-Kozak z Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie. Dziękuję serdecznie, Pani profesor. Dziękuję Pani bardzo. Dziękuję Pani ślicznie. To była Radiowa Akademia Nauk. Za chwilę będą informacje, a po informacjach program Biosfera.
Wieczór Radia Tok FM. Przeciłaś babci kukułcze jajo, jak to się mówi. Właśnie wracają. Co robią duzi, kiedy mali wyjadą na wakacje? Brzęczą pod tymi butelkami z przyjaciółmi. Na wakacje wszyscy nasi polowiesz, nigdy nie ma. Ale też bardzo też konkretny, to znaczy ujmujący nasze dzisiejsze realia życia. Stajemy przed pytaniem, jaki jest nasz stosunek do rzeczy materialnych, do tego, co posiadamy. Kim się w tym kontekście czujemy? Nasi przyjaciele, którzy bardzo jakoś oddali się właśnie tej tematyce i prowadzą też rekolekcje, stawiają takie fundamentalne rozróżnienie. Czy czujemy się właścicielami tego, co nominalnie posiadamy? Czy też zarządcami, a mówiąc językiem biblijnym, szafarzami. Między tymi dwoma postawami jest zasadnicza różnica, wynikająca z czego? Właśnie z tego, jaki jest horyzont naszego życia. Bo jeżeli jest zacieśniony tylko do tej ziemi, no to czujemy się właścicielami. Trudzimy się, żeby co? Żeby się dorobić, żeby jak najwięcej mieć. Jak najlepiej zagospodarować ten kawałek przestrzeni, który nam przypada na mocy, nie wiem, na przykład aktu notarialnego, prawda? Żeby mieć jak najpiękniejszy dom, mieszkanie, ogródek, samochód, jeździć na wczasy i tak dalej. To taki, prawda, to są te takie powszechne wyobrażenie dobrobytu, prawda? A ta druga postawa. Postawa człowieka, który wie, że to wszystko choćby nie wiadomo czego się dorobił. Bo to nie jest niczym złym posiadać dużo. Złe jest dopiero niewłaściwe używanie i niewłaściwy stosunek do tego, przylgnięcie do tego serce. Ta druga postawa jest postawą człowieka, który wie, że horyzontem jego życia jest wieczność. Że on to wszystko zostawi tutaj. I w dodatku jeszcze stanie w prawdzie, przechodząc z jednego życia do drugiego, stanie w prawdzie wobec pewnego osądu, właśnie jak tego używał. Czy używał tego dla dobra innych ludzi, czy poprzez to czynił miłość, czy to, że posiadałem dużo, sprawiło, dało mi możliwość, czy ja z tej możliwości skorzystałem, żeby pomóc innym. Żeby w ten sposób okazywać miłość. Z drugiej strony rozliczony będzie każdy z tego, czy pomnożył talenty, czy też nie, więc tak. To nie jest hołdowanie jakiemuś lenistwu i marnotrawstwu. Absolutnie nie. Oczywiście, tego, że nie. Co otrzymaliśmy jako ziemię sobie poddaną. Mamy jak najbardziej czynić sobie ziemię poddaną. Być twórczy i wykorzystywać talenty, które posiadamy. Tu też oczywiście, żeby to nie zabrzmiało jednostronnie, bo ktoś może odnieść wrażenie, bo mówię to takim autorytatywnym tonem, że może teraz domek, ogród czy mieszkanie wypieszczone, czy w czasy za granicą to co jest złego. Absolutnie nie. Chodzi tylko o to, żeby te wszystkie sprawy przeżywać we właściwym kontekście. To znaczy zawsze pytać, a gdzie jest moje serce? Prawda? I gdzie jest właśnie horyzont mojego życia? Czemu to ma służyć? Czemu ma służyć to, że posiadam, no nie wiem, dużo, średnio czy mało, obojętnie ile, ale czemu to ma służyć? Czy to służy jakiemuś dobru? Czy to służy drugiemu człowiekowi?
Kolejna rzecz, którą chciałbym się podzielić, doświadczenie w kontekście nowej kultury, ja to tak roboczo nazywam formacją ludzką. Jako chrześcijanie, takie przynajmniej jest moje doświadczenie, się wielokrotnie na tym w życiu łapałem, że jest takie w nas dążenie do budowania głębszej duchowości z pominięciem takich rzeczy przyziemnych. Czyli jak już odkryjemy, że Pan Bóg jest ważny, że jak już się nawrócimy, jak już uczynimy Go osią naszego życia, to tak się można na tym skupić, że czasem ogarnia pokusa, żeby właśnie potraktować jako coś mniej poważnego sprawy przyziemne, doczesne, relacje z ludźmi. Tymczasem trzeba sobie jasno powiedzieć, że głęboka duchowość chrześcijańska musi i inaczej nie da się jej zbudować jak tylko na fundamencie formacji ludzkiej. Tego wszystkiego, co można sprowadzić tak bardzo schematycznie do kilku słów, które niedawno mieliśmy okazję, papież Franciszek przeprowadził nam z nich powtórkę. Proszę, dziękuję, a zwłaszcza najtrudniejsze słowo, przepraszam. Bo często tak bywa i doświadczamy tego na przykład też w życiu wspólnotowym, że ja nieraz to żartobliwie tak nazywam, że po pewnym czasie formacji to członek wspólnoty wchodzi w pewną biegłość posługiwania się, ja to mówię, że to nie określam jako żargon oazowy. Nowa kultura, światło życie, nowy człowiek, deuterokatechumenat, cokolwiek to znaczy, prawda? Pan Bóg, Pan Jezus, prawda, Maryja, to łatwo jest w tym wszystkim żonglować bardzo bezrefleksyjnie, a jednocześnie zapominać właśnie, że wypada przepraszać, dziękować, prosić, że wypada być punktualnym, że wypada odpowiedzialnie wywiązywać się na przykład ze swojej pracy zawodowej i tutaj dawać dobre świadectwo. Takie proste bardzo rzeczy, że wypada na przykład też nie przekraczać przepisów ruchu drogowego. To tak kilka przykładów takich z pierwszych spółki, z bardzo prozaicznych, prawda, z codziennego życia. Panie Tomaszu, to takie przykłady takiego żargonu względem samego siebie, czy też drugiego człowieka. Gdybyśmy poszli z tej płaszczyzny takiego humanizmu na płaszczyznę relacji do Pana Boga, czy nie jest tak, że czując się tacy przeformowani, przeintelektualizowani religijnie, zapominamy o tym, że modlitwa jest konieczna nam w relacji do Pana Boga, że potrzebujemy nieustannie zacieśniać te więzy przyjaźni z tym, który jest Bogiem w Trójcy Świętej. Trzeba sobie tutaj jasno powiedzieć jedną rzecz, że formacja, jeżeli jest tylko intelektualna, to przestańmy to nazywać formacją. Nie ma czegoś takiego jak formacja tylko na płaszczyźnie intelektualnej. Bez modlitwy, no jakżeż, jeżeli nie ma spotkania, no to jaka relacja? No wyobraźmy sobie relację z przyjacielem, czy idąc głębiej w moją rzeczywistość, mojego powołania, z żoną, z dziećmi. Przecież taka osoba wie, że Panem jest Jezus. Jeżeli byśmy nie rozmawiali na co dzień, nie byli w codziennym kontakcie, no jaka to by była relacja? I podobnie jest z modlitwą. Modlitwą, która stopniowo też zresztą dojrzewa, bo zaczyna się zazwyczaj od modlitwy, która jest bardziej koncertem życzeń, prawda? Modlitwą prośby, oczekiwań, skrojonych na moją miarę, na miarę moich wyobrażeń o tym, co jest szczęściem w moim życiu. A przechodzi przez bardziej dojrzałe fazy, aż ku takiej, w której ta modlitwa bardziej już polega na słuchaniu, na milczeniu i wsłuchiwaniu się. Panie Boże, jaka jest Twoja wola wobec mnie, wobec nas? Czego Ty oczekujesz od nas? Bo ja Ci ufam, ja wiem, że to, czego Ty chcesz, to, co Ty wymyślisz dla mojego, dla naszego życia, to będzie dla nas najlepsze. I ja Ci ufam, że nawet jeśli przeprowadzisz nas przez coś, co po ludzku będzie trudne, to ja Ci wierzę. Nie rozumiem tego zupełnie, ale ja Ci wierzę, że to jest w tym momencie dla mnie najlepsze. To są trudne już bardzo doświadczenia, ale
Ale tak naprawdę to na tym to polega, no bo jeżeli wchodzimy w rzeczywistą, prawdziwą relację z Jezusem, to nie da się ominąć tego, co nazwiemy no, tajemnicą paschalną. No, trzeba dotknąć własnym życiem, we własnym życiu, poprzez konkretne wydarzenia mojego życia, czym jest Jezusowa męka, śmierć, ale też i zmartwychwstanie, bo taka jest logika. Jeżeli wchodzę odważnie w mękę, w jakieś cierpienie, w śmierć, w umieranie na przykład dla moich wad, w wyzbywanie się tego, z czym mi dobrze, to w sposób pewny, jeżeli wchodzę w to konsekwentnie, to jest tak jak z tym, z tajemnicą paschalną Jezusa Chrystusa. Przyjął mękę, przyjął śmierć i zmartwychwstał. I ja tego też doświadczam, że jeżeli przyjmuję cierpienie, jeżeli wyzbywam się wad, z którymi mi tak dobrze, grzechu, z którym mi też pozornie przynajmniej dobrze, to przychodzi taki moment właśnie zmartwychwstania, czyli otwarcia oczu i takiego otrzeźwienia, ojej, jak dobrze mi, że tamto jest za mną, że tego się wyrzekłem. Jest to taka zażyłość właśnie z Jezusem, jako właśnie moim Panem i Zbawicielem. To, co było może takim żargonowym, właśnie tylko bezrefleksyjnym stwierdzeniem, nagle staje się odkrytą, dotykalną rzeczywistością, czymś, co ojej, to działa. O czym myślę w ten sposób właśnie. To jest prawda, tak właśnie jest. Ku wolności wyswobodził nas Chrystus, nowa kultura, nowy człowiek. Według tego programu życia zaproponowanego przez księdza Franciszka Blachnickiego i realizowanego w Ruchu Światło Życie, czym jest ta wolność? No, oczywiście Ruch Światło Życie nie ma jakiejś swojej specyficznej nauki o wolności innej od tego, czego doświadczamy w Kościele, w chrześcijaństwie, czego uczy Jezus Chrystus. Ma tylko nasz ruch, powiedzmy, szczególną jakąś formę przeżywania tego i dorastania do tego doświadczenia wewnętrznej wolności. Mamy konkretne dzieło, które ma swoją konkretną nazwę, a nazywa się Krucjata Wyzwolenia Człowieka. I tutaj znowu trzeba by było sięgnąć nieco do historii. Jest to dzieło, które ksiądz Franciszek Blachnicki, można powiedzieć, że wdrażał dwukrotnie, bo początkowo jako krucjatę wstrzemięźliwości pod koniec lat 50. Było to dzieło głównie nakierowane na abstynencję od alkoholu i zostało rozbite przez Służbę Bezpieczeństwa Komunistyczną w roku 1960. A potem przyszła druga inspiracja, wybór Jana Pawła II i jego apel skierowany do Polaków kilka dni po wyborze, abyśmy sprzeciwili się wszystkiemu, co uwłacza ludzkiej godności i co może sprawić, że zagrożona będzie wręcz egzystencja narodu. Ksiądz Franciszek Blachnicki przeżył bardzo głęboko ten apel i tak zrodził się właśnie pomysł na Krucjatę Wyzwolenia Człowieka. Dzieło istniejące od pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski, czyli od 1979 roku, od czerwca, istniejące do dzisiaj, które w takim no, popularnym ujęciu jest niekiedy rozumiane głównie jako dzieło abstynenckie, jako abstynencja od alkoholu. Wokół Krucjaty Wyzwolenia Człowieka wyrosło wiele mitów takich właśnie, że to tylko chodzi o abstynencję od alkoholu, czyli krótko mówiąc, nie pije, nie kupuje, nie częstuje, że podpisanie deklaracji członkowskiej jest niczym jak podpisanie cyrografu, czyli już raz na zawsze i już nigdy w życiu nie będę mógł skosztować alkoholu. Czyli też takie na podejście bardzo niewolnicze, bym powiedział.
Jednym z mitów jest też takie spojrzenie akurat na alkohol jako coś złego, co chyba nie do końca jest prawdą, bo tu sobie trzeba powiedzieć też o takiej zasadniczej różnicy na przykład między alkoholem a papierosami. Papierosy z definicji są czymś złym, bo w jakiejkolwiek dawce wypalenie papierosa szkodzi zdrowiu. Co do alkoholu niekoniecznie i myślę, że wielu jest takich, którzy potrafią, mają w sobie tę mądrość, że potrafią korzystać z alkoholu w taki sposób, że to wręcz ubogaca pewne chwile w ich życiu. Dopełnia jakoś pewien nastrój, jakąś chwilę uroczystość i tak dalej. I na tym zresztą właśnie polega wartość krucjaty wyzwolenia człowieka, w sensie wyrzeczenia się alkoholu. Wyrzekam się czegoś, co jest wartościowe. Bo gdyby to był grzech, to jaką ja, za przeproszeniem, jaką łaskę ja bym robił, że się tego wyrzekam? No po prostu jest to moją powinnością. Natomiast nie, ja wyrzekam się czegoś dobrego, co mogłoby od czasu do czasu w pewnych okolicznościach ubogacić moje życie, uprzyjemnić je właśnie w kontekście też wspólnotowym z kimś, prawda? Bo cóż złego może być na przykład w lampce wina wypitej wspólnie z żoną wieczorem, prawda? A tutaj właśnie chodzi o to, że wyrzekam się czegoś dobrego dla wyższego dobra. Jakiego? Tym dobrem jest drugi człowiek, zniewolony. Alkohol tutaj akurat jest takim, można powiedzieć, że poligonem doświadczalnym. Nikt nie zaprzeczy, że i dzisiaj alkoholizm jest problemem w naszym kraju. Nie wierzę w to, żeby ktokolwiek mógł powiedzieć w Polsce, że w swoim środowisku nie zna nikogo, kto nie byłby alkoholikiem, kto nie miałby tego problemu. Nie wierzę w to, że ktoś żyje aż tak bardzo na takiej, w takiej enklawie, gdzie nie byłoby tego problemu. Może on nie rzuca się aż tak bardzo w oczy, może troszkę podniosła się kultura picia, nie wiem, nie umiem tego ocenić. Może bardziej w tej chwili dominują, nie wiem, niskoprocentowe alkohole. Tym niemniej wystarczy przejść, nawet jadąc tutaj do studia, spotkałem dwóch panów, no podchmielonych, zataczających się, a więc nie trudno o takie spotkanie na naszych ulicach. I teraz o co tutaj chodzi? W takim wymiarze właśnie tym abstynenckim chodzi o to, żeby podać takiemu człowiekowi rękę. Operując przykładem, wyobraźmy sobie wesele, uroczystość weselną, na której jest między innymi właśnie człowiek z problemem alkoholowym, który no, poddaje się leczeniu, który walczy. I wyobraźmy sobie, jak to zazwyczaj się zdarza, że na tym weselu jest alkohol i jak niekiedy się zdarza, wręcz leje się strumieniami. Jak się taki człowiek może czuć? No bardzo osamotniony i jeszcze w dodatku poddany ogromnej pokusie. I wyobraźmy sobie, że jednak obok niego znajdzie się kilku takich, którzy odstawią ten kieliszek, nie piją. I pokazują jeszcze w dodatku, że można się świetnie bawić. Nie tylko o 9 wieczorem, ale również o 3 nad ranem, bo nogi dalej niosą. Więc to jest ten aspekt pomocy niesionej drugiemu człowiekowi. Jest to... Tylko, że krucjata wyzwolenia człowieka jest czymś o wiele więcej. I tu też takim osobistym doświadczeniem się posłużę. Wraz z żoną jesteśmy członkami krucjaty już od lat 17, 18, może 19, już nie pamiętam nawet dobrze. I pamiętam początki. Na początku dla mnie trudnością było znaleźć się no właśnie na jakimś spotkaniu rodzinnym, czy towarzyskim, czy jakimś innym, gdzie był alkohol i gdzie w pewnym momencie stawałem się obiektem zainteresowania. I wyglądało to mniej więcej tak, że a ty czemu nie pijesz, prawda? A po kilku kieliszkach to już było tak no, trochę bardziej mętnym głosem i w mniej wybredny sposób byłem pytany, czy ja się żony boję, czy ja w ogóle jestem mężczyzną, prawda? Co ze mnie, mówiąc już tak tamtym językiem, co z ciebie za chłop i tak dalej, i tak dalej. I na tamtym etapie to była dla mnie trudność. Ja się czułem rzeczywiście trochę nieswojo, no bo wszyscy pili ten alkohol. Ja czułem się jak tak na bardzo
wyjątkowym, by nie powiedzieć jakimś takim dziwolągiem. Ale potem się przekonałem, że to tylko jest taki pierwszy poligon, taki trening, żeby w takiej właśnie sytuacji umieć odmówić, bo przez to Pan Bóg przygotowuje do znacznie poważniejszych rzeczy. Bo w krucjacie tak naprawdę chodzi nie tylko o alkohol i o abstynencję, a raczej powiedziałbym, że chodzi o rzeczy o wiele, wiele większe. Chodzi ogólnie rzecz biorąc o odwagę życia w prawdzie i w wolności. W prawdzie o sobie, w odwadze mówienia i głoszenia prawdy zarówno słowem, jak i czynem. Odwagi życia w odwadze, która niekiedy musi się wyrazić w tym, że stanę w mniejszości, a może w skrajnych przypadkach stanę sam przeciwko wszystkim. Bo wszyscy będą mówili, że aborcja to coś dobrego, że eutanazja to jest sposób na godną śmierć, że antykoncepcja tak naprawdę jest dobrodziejstwem i tak dalej, wiele tych wszystkich gorących tak zwanych tematów, prawda, gdzie świadomość społeczna jest bardzo niska, bym powiedział, z chrześcijańskiego punktu widzenia, jest niechrześcijańska, mimo że są to często właśnie katolicy. I tu trzeba właśnie odwagi stanięcia nie milczkiem, prawda, i myśli, ja i tak myślę swoje. To nie jest żadna odwaga. Tu trzeba się odezwać. I co więcej jeszcze, w dodatku jeszcze umieć wyjaśnić, dlaczego ja tak uważam. I trzeba też mieć odwagę przyjęcia na siebie. Różnie to będzie. Czasem niezrozumienia, a czasem kpin i przysłowiowego błota, wyśmiania. Usłyszenia, że jestem właśnie ciemnogrodem, wyrzutkiem, dziwolągiem i tak dalej, i tak moherem, kim tam jeszcze, prawda? Więc do tego właśnie przygotowuje krucjata wyzwolenia człowieka. Patrząc szerzej, ja bym nawet powiedział też, że ta postawa odwagi i stawania w prawdzie jest nam bardzo też potrzebna nie tylko w zderzeniu z tym tak zwanym światem, ale również w naszej wspólnocie, w Kościele. Umiejętność stawania w prawdzie w różnych sytuacjach, kiedy dochodzi do takiego, do rzeczy grzesznych i rodzi się pokusa, żeby zamieść pod dywan, bo żeby nie szkodzić Kościołowi, żeby nie mówić o tym, żeby nie upominać, co jest moim zdaniem drogą donikąd, bo jedynym sensownym wyjściem i prawdziwym jest właśnie stanięcie w prawdzie. Jest stanięcie w prawdzie również o naszej grzeszności. Aby przez to tym bardziej uwypuklić, że tak, my jesteśmy grzeszni, nie jeden spośród nas jest grzeszny i możemy się gorszyć. Możemy poczuć ból jakiś z tego powodu, że ten czy inny autorytet nagle okazuje się, że upada. Ale przecież ten największy autorytet jest święty, bo jesteśmy, Kościół jest święty świętością Chrystusa, prawda? A więc to dzieło krucjaty wyzwolenia człowieka jest często trochę nierozumiane, a tutaj chodzi o naprawdę wielką rzecz, o odwagę życia w prawdzie, odwagę cierpienia niekiedy dla prawdy, odwagę głoszenia światu prawdy. Rozmawiamy dziś o nowej kulturze. Tak wiele słów już i prawdy zostało wymienionych, łącznie z tą wolnością. Myślę, że jeszcze, gdy rozmawiamy o nowej kulturze, chcemy wyjaśnić, jak powinien żyć człowiek, nowy człowiek, w perspektywie nowej kultury i uformowany przez tę nową kulturę, a ta nowa kultura to kultura oparta o Ewangelię, o dzieciństwo Boże. Nie możemy pominąć takich spraw jak prawda, jak pewnego rodzaju kultura osobista, jak to, co jest nie tylko w nas, ale to, co jest wokół nas, to jak nas widzą, przecież tak nas oceniają, tak o nas piszą i to pierwsze wspólnoty chrześcijańskie były wzorem tej miłości, która emanowała. Zatem jak te elementy przedstawiają się
gdy dziś chcemy naszym słuchaczom przedstawić tę nową kulturę, która jest opracowana przecież myślę, że pół wieku temu. Myślę, że przychodzi taki moment, kiedy trzeba troszeczkę, powiedzmy, zejść z tej wyższej duchowej półki, bo mówimy tutaj o naprawdę wielkich rzeczach. Mówimy o godności człowieka, mówimy o służbie, mówimy o formacji ludzkiej, o szacunku. Ale trzeba też koniecznie powiedzieć o takich rzeczach, które są nam bliskie w życiu codziennym. No, powiedziałbym na przykład, chociażby właśnie nowa kultura, to jest na przykład też sposób, w jaki pracujemy. Myślę tutaj o pracy zawodowej. No, jesteśmy, przynajmniej my wszyscy trochę starsi, prawda? Jesteśmy dziećmi czego? No, komunizmu, jeśli chodzi o pracę. Te wszystkie hasła z dawnej epoki, czy się stoi, czy się leży, to tyle i tyle się należy, prawda? Państwowe, to znaczy niczyje i tak dalej, i tak dalej. To w jakiś sposób niestety, ale bardzo nas skrzywiło i z tego trzeba się koniecznie nawracać. I tu sobie trzeba powiedzieć jasno, że jeżeli chcemy być wiarygodnymi świadkami czy krzewicielami nowej kultury, to obojętnie kim jesteśmy z zawodu, jaką pracę wykonujemy, to powinni o nas inni myśleć, to jest fachowiec, świetny fachowiec, to jest solidna firma, na niego można liczyć, o, to jest człowiek odpowiedzialny, on nie nawali i tak dalej, i tak dalej. Bo jeżeli będziemy, nie wiem, no, niesolidni, nieterminowi, niepunktualni, jeżeli to nasza praca, naszą pracę będzie cechowała, cokolwiek to będzie, będzie cechowała niska jakość, będziemy, krótko mówiąc, takimi brakorobami. Jeżeli, nie daj Boże, będą nas cechowały lepkie ręce, czy to będzie ryza papieru wyniesiona z pracy, czy to będzie korupcja opiewająca na grube miliony, no to co to za nowa kultura? To jest antykultura w tym momencie, a więc warto, myśląc o takich nieco abstrakcyjnych może pojęciach, warto to wszystko sprowadzać, mówiąc żargonowo, do parteru, czyli do codziennego życia. Jakim jestem pracownikiem? Jak na przykład postrzegają mnie moi koledzy, koleżanki w pracy? Jakim jestem nauczycielem? Jakim jestem lekarzem? Jakim jestem kierowcą autobusu miejskiego? Jak wożę pasażerów? Jak kartofle? Czy też jednak się staram, prawda? Czy potrafię poczekać, aż pasażerka z siatkami dobiegnie do autobusu, bo brakuje tylko 3 sekund? Czy też z triumfem odjadę, prawda? Złośliwie jeszcze się uśmiechnę, że udał mi się świetny kawał. Podpuściłem ją, prawda? Podbiegała, już prawie wsiadała, a ja ruszyłem. I tak dalej, i tak dalej. Bo wszystko można, absolutnie wszystko można zrobić w duchu nowej kultury lub też bez niej. Byle jak, albo porządnie. Wszystko aż po tak prozaiczne rzeczy, nie wiem, jak na przykład, nie wiem, obranie ziemniaków. Bo można pięknie, cieniutko, a można kanciasto, grubo i niewiele może z tego zostać, prawda? To jest ta mistyka codzienności, szarego, codziennego dnia, który tak naprawdę nie ma żadnych szarych dni, bo każdego dnia decyduje się nasza świętość lub jej brak. Nowa kultura to takie przyziemne sprawy, jak nasz sposób bycia, jak poziom dowcipów, którymi staramy się rozweselić towarzystwo, jak język, którym operujemy, czystość tego języka. No, tutaj można by było dużo mówić, no, czy potrafimy bez tych tak zwanych przecinków, czy też wtrętów na różne litery alfabetu, czy też nie. A może to już zachodzi nieraz tak daleko, że my nawet tego nie zauważamy, że ktoś nam zwraca uwagę, a my nawet nie wiemy, no czego się, człowieku, czepiasz, o co chodzi. A tu się okazuje, że w każdym zdaniu taki przecinek. Schludność ubioru, cały wielki temat, poczucie estetyki. Schludność ubioru, no, tradycje oazowe bywają różne. Funkcjonuje czasami pojęcie mody oazowej, która dawniej podobno była zgrzebna, szara i cechowała się, nie wiem, spódnicą do kostek.
To tak złośliwi mówili, bo ja nie wiem, czy tak było naprawdę. W każdym bądź razie chodzi o to, że no, estetyka stroju, no, po pierwsze dopasowany do okoliczności, czyli nie garnitur na plaży i nie bikini w kościele, ale również też to, czy ten strój nie kłóci się z moją godnością właśnie. Czy wyraża, czy ja w ten sposób sam siebie szanuję i czy przypadkiem nie narażam moim strojem innych na takie patrzenie na mnie, tu szczególnie oczywiście tu chodzi o relacje damsko-męskie, czy nie narażam kogoś na nieczyste, na pokusę nieczystego spojrzenia na mnie. Ale to jest również kwestia estetyki, czyli pewnej też elegancji. Chrześcijanin, przepraszam za wyrażenie, już tak powiem to może na skróty, ale nie może być też w sferze ubioru takim patałachem, który założy na siebie byle co i tak będzie postrzegany. No, naprawdę to jest pięknym świadectwem, jeżeli się widzi ludzi głębokiej duchowości, a jednocześnie eleganckich. To nie, i tu nie chodzi o żadne koszty. Bo elegancja, no między innymi elegancję cechuje też skromność. Tu wcale nie trzeba czasami wielkich pieniędzy, aby to osiągnąć, a niekiedy bywa i odwrotnie, że wielkie pieniądze wcale nie sprzyjają żadnemu efektowi. Nowa kultura wyraża się w tak przyziemnych sprawach jak ład wokół nas. Porządek w pokoju, w mieszkaniu, w obejściu, na podwórku, w ogrodzie, na działce. To są też rzeczy, no może już z nieco też wyższej duchowej półki takiej, jak umiejętność świętowania. Ten dzisiejszy ogromny problem, przecież my przegrywamy, czy może już wręcz przegraliśmy jako społeczeństwo niedzielę jako dzień święty. Ja nie mogę wyjść z podziwu, czy raczej ze zgrozy, patrząc na to, jak Polacy łatwo dali się kupić temu mirażowi tego, co oferują galerie handlowe chociażby w niedzielę. To już nie jest nawet, to już nie są nawet zakupy, to jest styl życia. Bo galerie no, sprytnie oczywiście oferują nie tylko zakupy, ale również możliwość spędzenia wolnego czasu. Restauracje, kawiarnie, kino, prawda, i tak dalej, i tak dalej. No pozornie, no, niby tak, ale przy okazji właśnie zakupy i takie komercyjne przeżywanie niedzieli. A gdzie tutaj czas na pogłębienie mojej relacji z Bogiem i z ludźmi również, na porozmawianie, na bycie razem, a nie tylko nastawienie na używanie, na konsumpcję. To jest kolejny taki duży temat, który się rodzi, kiedy myślę o nowej kulturze. To jest krytyczne korzystanie ze środków masowego przekazu. No tutaj w tym miejscu to chyba aż nie trzeba wiele o tym mówić pewnie, bo słuchacze Radia Maryja myślę, że są szczególnie wrażliwi w tej dziedzinie. Bo chodzi o to, żebyśmy nie mieli w sobie mentalności stada. Żeby nie było tak, jak to niestety ktoś złośliwie powiedział pod adresem polskiej inteligencji, że taki polski inteligent to często nie ma swojego zdania, dopóki nie otworzy porannej gazety. Ja już tutaj nie będę mówił tytułu, której powiedzmy. Myślę, że w pewnym sensie nawet chodzi o to, żeby mieć swoje zdanie, żeby nie było takiej sytuacji, że ja muszę otworzyć jakąkolwiek gazetę, żeby mieć swoje zdanie. Powiedziałbym nawet, że czytanie również wartościowych gazet, czy korzystanie z wartościowych środków masowego przekazu, innych niż prasa, wcale nie zwalnia z samodzielnego myślenia. One mają pomóc w tym. One mają osadzić mnie w dobrym środowisku, w środowisku dobrych wartości, ale myśleć muszę dalej samodzielnie, bo dostałem po to od Pana Boga rozum. Ktoś powiedział, że jestem tym, co czytam i co oglądam. W pewnym sensie oczywiście, bo pewnie nie do końca, no, nie widziałbym tutaj aż takiego determinizmu, tym niemniej sam mam pewne doświadczenia. Jeżeli nie przyjmuję tego krytycznie, to tak jest. To tak jest, tak.
Tak, można po prostu obudować swoje życie też pewnymi autorytetami, które będą wyręczały mnie. Redaktor taki i taki, prawda, on już powie mi, jak mam myśleć. A to też nie o to chodzi. Nowa kultura polega między innymi właśnie na umiejętności krytycznego myślenia, myślenia wartościami, czyli oddzielania plew od ziarna. O kulturze spotkań towarzyskich już troszeczkę było. Ja bym tutaj jeszcze dodał w tym kontekście to, czy one nas ubogacają, czy są nacechowane wzajemnym szacunkiem, czy na przykład nie polegają przypadkiem na plotkowaniu, na obmawianiu, na takim bezproduktywnym obgadywaniu kogoś. To nie znaczy, że nie mamy mówić o kimś, bo do tego mamy prawo ocenić czyjeś zachowanie, postawę, ale chodzi o to, żeby czynić to z miłością, z troską o tego człowieka, a nie lubować się w tym, że on ma takie czy inne słabości i czerpać z tego przyjemność. Bo tu jest taka postawa faryzeusza, prawda? On jest taki marny, a ja, prawda, na tym tle wypadam lepiej. Tu przy tym świętowaniu warto zwrócić uwagę też na tematy, które podejmujemy, skąd są zaczerpnięte, czy są to tematy rzeczywiście nas tyczące, czy to są to tematy narzucane medialne, na przykład. Czyli dokładnie, media oczywiście liberalne narzuciły nam tematy przedświąteczne. Gorące tak zwane, jest, prawda? Tak jest, żeby na tych przysłowiowych imieninach u cioci, żeby szybciutko po jednym, drugim kieliszku już było o kościele, o tym, jacy to księża są wredni, prawda? O tym, że tego zakazują i tego zakazują i tego nie wolno i już cała impreza się kręci. I wtedy ktoś z tego trzeba się koniecznie wyzwalać, bo to jest wielka manipulacja. I wówczas ktoś świadom i krytycznie obserwujący świat medialny, świat informacji wie, jakie media i co ta osoba czyta, co słucha, co ma. No tak, w ten sposób też się niewątpliwie odsłaniamy. O czym jeszcze tutaj warto by było powiedzieć? Dzisiaj na pewno trzeba, żeby padło tutaj to słowo w kontekście nowej kultury, czystość. Bo sfera seksualna jest, można powiedzieć, takim nośnikiem tego, co takim, punktem zaczepienia, czy prawie że osią tego, co próbuje nam wmówić świat. Że to jest najważniejsze, że do tego sprowadza się nasze człowieczeństwo, że w zasadzie to jesteśmy zlepkiem hormonów, prawda, na które nie mamy wpływu, że to jest dobre, prawda. Nowa kultura, przez nową kulturę mamy jakby postawić sprawy z powrotem na nogach, a nie na głowie. Pokazać, że jesteśmy istotami wolnymi, stworzonymi przez Pana Boga, przeznaczonymi do tego, żeby używać rozumu i wolnej woli i realizować przez to dobro, realizować wartości, żeby w seksualności widzieć dobro, bo to też jest taka wielka pułapka, żeby z szóstego przykazania uczynić oś wszystkiego, prawda, żeby uczynić pierwsze. A to też nie na tym rzecz polega, bo seksualność jest czymś dobrym. Dlaczego? Bo chciał jej Pan Bóg. Gdyby nie chciał, to nie stworzyłby nas mężczyzną i kobietą, prawda? Odrzucenie czystości, odrzuca seksualność, odrzuca różnicę płci, prowadzi do... No tak, do ideologii... Chociażby... Gender. Chociażby. Tej, która z taką siłą jest dzisiaj narzucana. Tylko się można cieszyć, że w Polsce jak na razie toczy się bardzo, wydaje mi się, że jednak owocna walka z tą ideologią, że ciągle jednak jeszcze, obserwuję to chociażby właśnie jako nauczyciel w kontaktach międzyludzkich, że ciągle jednak jeszcze króluje zdrowy rozsądek pod tym względem. Ale to są rzeczy bardzo kruche i zmasowany atak medialny, co pokazuje przykład innych krajów, cywilizacji zachodniej chociażby, może przewrócić zupełnie ludziom w głowie i zaczynają pleść po prostu głupstwa i zastanawiamy się, jak to w ogóle jest możliwe, żeby tak dać sobie na mózg przemielić, można powiedzieć. Więc czystość, spojrzenie na drugiego człowieka takie integralne, nie tylko widzenie w nim tej sfery fizycznej,
i postrzeganie drugiego człowieka jako przedmiotu użycia, tylko całościowe widzenie go w kontekście jego prawdziwego dobra, jego przeznaczenia też do życia wiecznego. To jest niesłychanie ważne. To, no, moglibyśmy znowu tutaj zatoczyć koło i wrócić chociażby też do kwestii mody w nowej kulturze, bo to wszystko się bardzo ze sobą zazębia. Na fali przeżyć ostatnich lat naszego polskiego doświadczenia, tego pewnego fenomenu renesansu patriotyzmu, chciałbym powiedzieć też, że nowa kultura to właśnie również patriotyzm. I to zarówno ten patriotyzm od święta, czyli uroczyste obchodzenie świąt państwowych, ta przysłowiowa flaga wywieszona, czy uczestnictwo w uroczystościach, prowadzenie tam dzieci chociażby. Od dziecka, jakby, no, żeby no, wyssały to niemal, jak to się mówi, z mlekiem matki. Ale też i może przede wszystkim ten patriotyzm dnia codziennego. Tu znowu byśmy zatoczyli pewnie koło i wrócili do naszej codziennej pracy. Żeby nasza codzienna praca, jakakolwiek, żeby była właśnie tym sposobem wyrażania naszego patriotyzmu. Może to brzmi bardzo górnolotnie, co mówię w tej chwili, ale takie są twarde realia. Że jako nauczyciel, jako właśnie swój patriotyzm mogę wyrazić jako dobry nauczyciel. Taki, który, no bo jako nauczyciel mogę ograniczyć się na przykład tylko do sfery intelektualnej. Mogę skupić się na tym, żeby produkować olimpijczyków. Ale czy tylko o to chodzi? Nie. Chodzi o pewną integralność. O to, żeby dobrze nauczać, ale żeby też wychowywać. I przede wszystkim, żeby wychowywać. Albo wszystkich oceniać tak samo i każdy ma piątkę. Tak. Okłamywać, co też się niestety, ale no, dzieje dość często, że podciąganie też jest w górę i doczekaliśmy się takiej sytuacji, że maturalne wymogi zostały zaniżone do poziomu 30%, a i tak 1/4 maturzystów nie zdaje matury. Prawda? Bo to nie ten kierunek. Poprzeczki trzeba w nowej kulturze, poprzeczki trzeba podnosić, a nie obniżać. To jest droga donikąd. Czyli nowa kultura, podstawą wiara, że Chrystus się nie myli, że Ewangelia jest podstawą naszego życia, wymaga wiedzy, doświadczenia, wymaga formacji. No i praktycznie wracamy do tego, od czego zaczęliśmy. Że nowa kultura jest tak naprawdę wdrażaniem Ewangelii w życie codzienne, w każdą jego dziedzinę. Pan Tomasz Stróżanowski, naszym Państwa gościem w Rozmowach Niedokończonych. Zapraszam do Państwa pytań, spostrzeżeń, dopowiedzeń odnośnie tego tematu i tego doświadczenia, zwłaszcza tych, którzy rozpoczęli tę formację nowego człowieka, tworząc nową kulturę, prowadząc siebie, swoją rodzinę w tej krucjacie wyzwolenia człowieka. Telefony do studia 56 655 23 55 to Polska Północna, dla Polski Południowej 56 655 23 56, w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200, na zagranicy 48 56 655 23 33 lub 23 66. Każdy z nas idzie na spotkanie wolności, która nie sprzeciwi się miłości, ale miłością wypełni. Każdy z nas idzie w stronę własnej wolności. Przez tyle pokoleń idziemy ku naszej wolności. Każdy z nas idzie na spotkanie wolności, która nie sprzeciwi się miłości, ale miłością wypełni. Każdy z nas idzie w stronę własnej wolności. Przez tyle pokoleń idziemy ku naszej wolności.
Maria, prosimy. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Z tej strony Ania z Lubuskiego. Prosimy. Serdecznie dziękuję za audycję. Jestem zbudowana i wspaniale. Mnie Pan przeprowadził tutaj tą audycję na tylu aspektach. Ale no, mam taki niedosyt. No, chodzi mi o to, że wszyscy, którzy już powiedzmy skłaniają się do jakiejś refleksji nad swoim życiem, już jakąś tam swoją wewnętrzną formację sobie zadali sami, prawda, czy będąc w jakichś wspólnotach, czy wstępując w jakiekolwiek inne wspólnoty, tak, które jednak nas formują. Ale co z tymi, którzy nie są złymi ludźmi, tak, nie są na malowcach, ale tak łatwo ich nie przekona się, ich nie zaprosi ich się do takiej wspólnoty, no, do katechumenatu, czy właśnie tak, takich krucjat. Dla nich to jeszcze jest bardzo daleka przyszłość. I co by Pan powiedział, jak, w jaki sposób, czy jaka wspólnota, czy no, jak ich tutaj użyć, żeby takich ludzi. Mamy w rodzinach takich bardziej ciepłych katolików, takich letnich, tak, gorących mamy też. No i do tych letniejszych, jak to dotrzeć, jak im to powiedzieć o tej dobrej nowinie i o tym, żeby jednak coś od siebie zaczęli wymagać, nie? Wiem, że każdy powinien najpierw od siebie zacząć, aczkolwiek no, jesteśmy w rodzinie i każdy by chciał, żeby ta rodzina była, rosła, żeby szlachetniała. No, Pani Aniu, no, mamy obowiązek ewangelizowania. No tak, tak. Ale może jednak przy tej wiedzy naszego gościa. Prosimy, tak, jak najbardziej. Dziękuję Pani Aneno, pozdrawiam. Serdecznie dziękuję. Pozdrawiam serdecznie. Przede wszystkim powiedziałbym tak, że uczestnictwo we wspólnocie nie jest koniecznością, przynależność do wspólnoty. Nie jest celem samym w sobie. Jestem członkiem wspólnoty, w naszym przypadku moim i żony, domowego kościoła, dlatego że to nam pomaga w zrealizowaniu tego, do czego jesteśmy zobowiązani i czego pragniemy jako chrześcijanie, jako uczniowie Chrystusa. I czy bylibyśmy we wspólnocie, czy nie, to tego pragniemy. Chcemy być blisko Niego. Chcemy, no mówiąc już tak bardzo na skróty, pragniemy zbawienia, pragniemy tego, żeby nasze życie bez końca było szczęśliwe, również po śmierci. Pragniemy tego, do czego powołuje nas Chrystus, a w naszym przypadku, przynajmniej my to tak przeżywamy, w naszym przypadku łatwiej jest o usystematyzowanie tej drogi, uczynienie jej bardziej pewną właśnie we wspólnocie. Czujemy, że bez wspólnoty byłoby nam trudniej, bo zdecydowanie łatwiej jest wśród ludzi, którzy no, mają wspólny cel i są gotowi w tej duchowej podróży jeszcze nam pomóc, podpowiedzieć. Niekiedy są dużo, o wiele dalej od nas, są bardziej doświadczeni, więc mogą podpowiedzieć, jak uniknąć pewnych pułapek, poprowadzić. Jest po prostu łatwiej. Poza tym też ta formacja we wspólnocie no, pomaga w odkryciu tego, o czym mówiłem, czyli tej tajemnicy służby jako postawy chrześcijanina, tego, do czego powinniśmy dorastać. Pomaga odkryć, że do pewnego momentu bardziej we wspólnocie czerpiemy,